Bardzo ciekawa w aplikacji klasycznej Wordu jest zakładka wstawianie, ponieważ tutaj w tej zakładce mamy możliwość wstawiania bardzo wielu ciekawych rzeczy. Obraz to oczywiście obrazy, które wstawiamy, kształty. Sami wiecie, że tutaj naprawdę możecie sobie różnego rodzaju kształty wstawić. Od razu, kiedy wstawimy taki kształt, pojawia się zakładka formatowanie, gdzie możemy zmieniać wszelkiego rodzaju kolorystyki, kontury i na przykład do takiej grafiki możemy znowu w zakładce wstawianie wstawić pole tekstowe. Zobaczcie. I teraz to pole tekstowe możemy sformatować, czyli może nie być wypełnione, może być brak konturu, czyli ono jest wtedy absolutnie przezroczyste i możemy tutaj zedytować sobie fajnie tekst. I w ten sposób pojawia nam się fajna grafika, którą możemy wykorzystać, na przykład tworząc jakiś plakat czy ulotkę. Kolejnym bardzo ciekawym elementem są ikony, niedostępne we wszystkich rodzajach Worda. Ja korzystam z Worda 2019, więc tutaj naprawdę mam świetną możliwość wstawiania różnych właśnie elementów i tutaj przyda nam się formatowanie, zawijanie, na przykład przed tekstem. Zobaczcie, te ikony tutaj w Wordzie są naprawdę bogate, ciekawe, podzielone na przeróżne kategorie. Jeżeli przygotowujemy jakąś prezentację, ulotkę, plakat i chcemy się posługiwać właśnie takimi elementami, to jak najbardziej, popatrzcie, znowu ją sobie zawinę przed tekst, żebym mogła ją swobodnie przenosić. I zobaczcie, w tym momencie możemy ubogacić tekst, który się tutaj znajduje. Następnie mamy coś takiego jak modele 3D, ale te modele 3D trzeba sobie zaczytać. Wykresy, wiadomo, to są wykresy, natomiast jeszcze interesują nas dzisiaj smart arty. Smart arty, czyli takie jakby gotowe schematy blokowe, które możemy wykorzystać podczas tworzenia naszej pracy. Na przykład taki smart art cykl. Macie przygotować prezentację na przykład o krążeniu wody w przyrodzie i proszę bardzo, wstawiacie sobie taki smart art. Już teraz przeciągnęłam poszczególne elementy. A już usunę to, co tutaj się znajduje, żeby nam nie przeszkadzało. I teraz zobaczcie, możecie sobie tutaj w dowolny sposób edytować. Tutaj mamy strzałeczkę i możemy dodawać sobie kolejne punkty. Nie wiem, A, B, C, D, E, F, G i dalej. W zależności, ile dodacie, to tyle się pojawi w naszym smart arcie. Kolejne, co możemy sobie tutaj wstawić w nasze smart arty, na przykład prezentacja na matematykę, dodawanie. Załóżmy, bo oczywiście to wszystko możecie zmieniać, to wszystko jest edytowalne, więc tutaj jakby zależy od Was. I teraz zobaczcie, wszystko możecie tutaj zedytować. Jeżeli chcecie zedytować tekst, to edytujecie tekst. Jeżeli chcecie sobie zedytować, sformatować kolor wypełnienia kształtu, to zmieniacie sobie kolor wypełnienia kształtu. W projektowaniu możecie odgórnie zmienić całą kolorystykę. Widzimy, co się dzieje? Zobaczcie. W ten sposób możecie sobie przygotować swoje smart arty. Możecie je również zmieniać na kolejne, zupełnie inne elementy. Jest tutaj naprawdę bardzo, bardzo bogata gama wyboru. Każdy znajdzie coś dla siebie. Nie wiem, krążenie wody w przyrodzie, dodawanie, odejmowanie, schematy blokowe, jakieś listy, które mogą powstać. To wszystko ma uatrakcyjnić. Na przykład piramida żywieniowa, zobaczcie, można sobie taką przygotować tutaj w Wordzie i oczywiście dodając kolejne elementy, ona nam się będzie wydłużać. Jak tylko będziemy mieli możliwość skorzystania z Worda w pracowni, na pewno przetestujemy wykorzystanie smart artów. Jeżeli ktoś z Was posiada zainstalowaną aplikację klasyczną na swoim komputerze, możecie spróbować. Ja Wam dziękuję za uwagę i zachęcam do wykonania zadania dla zainteresowanych, które oczywiście znajduje się na blogu.